Dolny Śląsk to właściwie świat w pigułce. Dzisiaj w Dolnośląskich Tajemnicach poradzimy Wam, co robić w takie piękne wiosenne dni, gdzie szukać zamków, tajemnic, skarbów i podziemi. Zapraszam. Najbardziej tajemnicze góry na Dolnym Śląsku, czyli Góry Sowie. Tę wycieczkę zaczynamy od naszego śląskiego Krakowa, czyli od Świdnicy i pięknego rynku. Ze Świdnicy jedziemy prosto w Góry Sowie, kilkanaście minut jazdy samochodem, żeby obejrzeć podziemia drążone tam przez Niemców w czasie II wojny światowej. Niektóre z nich są otwarte dla turystów, stąd chociażby wycieczka do Włodarza, do fabryk Walimia albo do podziemnego miasta Osówka, które ma również niezwykle ciekawą część naziemną, więc koniecznie po zwiedzeniu wnętrza z multimedialną ekspozycją pójdźcie na górę, żeby obejrzeć tak zwane kasyno i Osówkę. Przy okazji oczywiście koniecznie nad Jezioro Bystrzyckie, jeśli tylko będzie piękna pogoda, można popływać tam łodzią. No i magiczny, tajemniczy zamek Grodno ze szkieletem księżniczki. Teraz podpowiedź dla romantyków. Jedziemy w Dolinę Pałaców i Ogrodów między Jelenią Górą a Karkonoszami. Tam w XIX wieku odpoczywała pruska arystokracja, a i dzisiaj jest to fantastyczne miejsce, żeby pochodzić po pięknych parkach, odwiedzić wspaniałe rezydencje, napić się dobrej kawy albo korzystać ze ścieżek rowerowych, których jest tam mnóstwo. Co polecamy? Zamek w Karpnikach, który należał kiedyś do brata pruskiego króla. On stworzył sobie tam raj na ziemi, zresztą jest to jeden z niewielu obiektów odrestaurowanych dokładnie tak, jak wyglądał w XIX wieku. Stamtąd spacerkiem dojdziemy do parku w Bukowcu. Park jak obraz, widać tam nawet w stawach odbijającą się w nich śnieżkę. Idealne miejsce na długi spacer, do tego różne romantyczne obiekty wewnątrz parku. Mauzoleum średniowieczne, oczywiście takie, które powstało w XIX wieku, wieża średniowieczna, wspaniałe, pełne tajemnic miejsce. A teraz pora na miejsca nieoczywiste. Wieże widokowe, opuszczone wioski. Do nich pojedziemy z Kłodzka. Dlatego, że tuż obok miasta znajduje się Kłodzka Góra z potężną wieżą widokową, która kiedy jest trochę wietrznie, drży. To bardzo wyraźnie czuć. Ostatni taras znajduje się na wysokości ponad 30 metrów, a jaki się stamtąd rozciąga widok, po prostu bajka. Jeżeli pojedziecie głębiej na południe, to dotrzecie do wieży widokowej na Czerwińcu, troszkę niższej, 23 metry wysokości, a także do opuszczonej wioski Czerwony Strumień. To już jest dla naprawdę ludzi, którzy lubią przygody. Do Czerwonego Strumienia trzeba iść na piechotę. Ominiecie opuszczoną kaplicę, bardzo, bardzo tajemniczą. A przy okazji warto przejechać słynną autostradę sudecką, drogę z pięknymi widokami. A co na deser? A na deser oczywiście, jak zwykle w Dolnośląskich Tajemnicach, pałac. Tym razem polecamy pałac w Gorzanowie.
Ale jeżeli chcecie połączyć piękną przyrodę z oglądaniem niezwykłych zabytków, to zapraszam do Doliny Baryczy. Największy kompleks stawów rybnych w Europie. Prawie 300 stawów, do tego 270 gatunków ptaków, miliony ryb, wspaniałe rezerwaty, cudowna przyroda, pyszny karp w restauracjach, no i zamki i pałace. Co warto zobaczyć? Pałac Malcanów w Miliczu, ale także zamek, który stoi obok, w którym została odnaleziona, uwaga, będziecie się śmiać, najstarsza deska klozetowa w Polsce. Gruba, potężna. Zresztą ten zamek, którego ruiny do dzisiaj tam stoją, miał bardzo nowoczesny system kanalizacyjny. Potem pojedźcie do Żmigrodu, żeby obejrzeć trwałą ruinę potężnego pałacu rodu Hatzfeldów. W czasie swojej świetności ten pałac miał długość, uwaga, 130 metrów. Dookoła wspaniały park z 400-letnim dębem, no i mnóstwo szlaków wzdłuż Doliny Baryczy, dookoła stawów, również wieże widokowe, chociażby na stawie Grabownica, a także coś wyjątkowego, ścieżka rowerowa szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej. Dolina Baryczy, będziecie przeszczęśliwi na łonie przyrody. Jeżeli macie ochotę na spotkanie z prawdziwą tajemnicą, to pojedziemy teraz do Doliny Bobru. Przede wszystkim słynna wieża książęca w Siedlęcinie, w której znajduje się jedyny na świecie fresk. Fresk in situ, czyli w miejscu, w którym powstał, tam jest do dzisiaj, przedstawiający historię rycerza Lancelota z historii o rycerzach Okrągłego Stołu. Stamtąd pojedźcie do Wlenia, gdzie czeka potężny zamek na wzgórzu i pod nim pałac, a jeszcze w samym mieście Pałac Książęcy. Opowiadaliśmy o nim przy okazji walentynek, ponieważ tam została właśnie 14 lutego na początku XX wieku zamordowana dziedziczka tego obiektu, której duch podobno do dzisiaj rozmawia z gośćmi pałacu. Dookoła mnóstwo pięknych rezydencji, Maciejowiec, Czernica, a także stare kuźnie, tajemnicze wioski i historie o ukrytych tam skarbach. Przede wszystkim też Bóbr. Bóbr, którym można spłynąć kajakiem, co bardzo polecamy. Dolny Śląsk to miejsce idealne nie tylko na majówkę, ale także na dłuższą lub krótszą podróż. Tajemnice, zamki, podziemia. Jest tutaj wszystko.